Znajdujemy się w schronisku Medor, perełce można powiedzieć, wybudowanej przez Fundację Medor, utrzymywanej wyłącznie z darowizn i wybudowanej z 1% podatku. Zobaczcie Państwo, jaka ogromna inwestycja tutaj za nami stoi. Oczywiście jeszcze nieskończona z powodu braku środków. Niestety mamy do skończenia dach i do zrobienia. W schronisku najwięcej przebywało 200 psów. Chciałabym Państwa przekonać do tego, żebyście wspierali nas przy tej darowiźnie samochodu, bo ten samochód jest nam po prostu bardzo potrzebny. My w tej chwili korzystamy z użyczenia samochodu przez sponsora, który nam co miesiąc to użyczenie przedłuża, zdając sobie sprawę, że nie mamy po prostu czym jeździć z tymi psami. A musimy korzystać z innych lecznic, z gabinetów, musimy po nie jeździć i ten samochód jest nam bardzo, bardzo potrzebny. Adopcja w miesiącach różnie wynosi od 95 do 98%. A dlaczego? Dlatego, że schronisko jest otwarte codziennie przez 7 dni w tygodniu, że do schroniska może każdy wejść, nie ma tutaj żelaznej kurtyny, za którą nie można wejść, że pomimo pandemii dajemy psy na spacery z potencjalnymi adoptującymi, którzy mogą przychodzić tyle, ile potrzeba jest temu psu tych spacerów i przywiązania do nowego opiekuna. Także pamiętajcie i głosujcie na nas. Zapraszamy do Medora!